Malina Prześluga, bajka o rybce Huhu, Czacza, Pstryk. Czyta Agata Warda. Więcej na rudzikpolny.pl. Tak się właśnie nazywam. Huhu, Czacza, Pstryk. Sam to sobie wymyśliłam. Dzisiaj. Codziennie wymyślam sobie nowe imię, wiesz? Czasami mam na imię Kligu, Gigu, Barbarbim, a czasami Ichaś. Gdy mam taki smutniejszy dzień, wybieram sobie malutkie imiona. Kiedy imię jest malutkie, to i ja robię się malutki i jest mnie trochę mniej. A dzięki temu mniej się smucę. Na przykład Pu. To malutkie imię. Miałam je wczoraj. Gdy jest mi wesoło, moje imiona są ogromne. Największe imię, jakie sobie wymyśliłam, brzmiało Muan, Muan, Turli, Rurli, Kataka, Suri, Nuri, Kuluka, Luflaw, Biak. To było dawno temu, gdy w moim akwarium pojawił się plastikowy nurek. Nie wiem, jakie jest moje prawdziwe imię, bo nikt mi go jeszcze nie dał. Może właśnie Huhu, Czacza, Pstryk? A może mam na imię tak samo jak ty? To byłoby śmieszne, prawda? Wiesz, myślę, że w końcu się tego dowiem, że pojawi się ktoś inny i da mi moje prawdziwe imię. Bardzo czekam, aż pojawi się tutaj ktoś inny. Bo plastikowy nurek jest naprawdę miły i grzeczny, tylko że nie mogę się z nim bawić i wcale się nie odzywa. A ja uwielbiam się bawić. Pływam sobie w kółko w moim akwarium i wyobrażam sobie, że to wielki, ciepły ocean, pełny innych rybek, ośmiorniczek i koralowców, w których można się chować. Mam tu zresztą jeden koralowiec. Chyba jest zrobiony z gumy. Ale jest za mały, żeby się w nim schować. I nie bardzo też jest przed kim, bo plastikowy nurek nigdy mnie nie szuka. A wiesz? Wiesz, co tu jeszcze mam? Taką wspaniałą, kolorową naklejkę, na której jest narysowane całe morze. Zachód słońca i nawet jeden rekin, ale ja się go nie boję, bo nie jest prawdziwy. Wieczorem bardzo długo patrzę w tę naklejkę i wyobrażam sobie, że na przykład ten rekin mnie goni, a ktoś inny mnie przed nim ratuje, odwraca jego uwagę, płynie szybko, szybko, rekin za nim, a ja wtedy wołam tutaj, tutaj i ktoś inny chowa się w rafie koralowej, którą mu pokazałem i obaj jesteśmy bezpieczni i się śmiejemy. Albo że ja sobie śpię, a ktoś inny na mnie niechcący wpada i ja mu mówię, hej, obudziłeś mnie, a on mówi, to dobrze, bo chcę się z tobą bawić. Albo na przykład wyobrażam sobie, że patrzę na mój zachód słońca na naklejce, a ktoś inny jest obok, patrzy tak jak ja i razem rozmyślamy. To właśnie wyobrażam sobie wieczorami, wiesz? Już nie mogę się doczekać, kiedy pojawi się tutaj ktoś inny oprócz mnie. Tak długo na niego czekam, od zawsze. Kilka razy wydawało mi się, że przypłynął, ale to było na samym początku. Potem odkryłem, że to moje odbicie w szybie. Gdy słońce świeci bardzo mocno, to przenika przez firanki i wpływa do mojego akwarium, a wtedy pojawia się drugi ja, ten z szyby. I chociaż to nie jest ktoś inny, ja wyobrażam sobie, że jest i bawimy się w powtarzaj za mną. Zasady są takie, że ja robię coś, a drugi ja w szybie musi zrobić to samo. Tylko, że on nigdy się nie myli i nie mamy się z czego pośmiać. Ale ja i tak lubię, gdy do mnie przychodzi, bo wyobrażam sobie, że rozmawiamy. On mi opowiada, jak jest w oceanie, a ja mu opowiadam, jak jest w akwarium. On zawsze ma tyle ciekawych historii. Dlatego muszę zmyślać, bo w moim akwarium to nic się nie dzieje. No, chyba, że przychodzi ręka i wsypuje mi jedzonko. Chciałbym kiedyś pobawić się z ręką, ale za bardzo się jej boję, wiesz? A wiesz co? Zapomniałem ci powiedzieć, jaki mam kolor, bo akurat mój kolor znam dzięki odbiciu w szybie. Jestem caluteńki złoty, wiesz? Jestem złotą rybką. Słyszałem, że złote rybki spełniają życzenia, dlatego codziennie rano, gdy tylko się obudzę, wypowiadam moje życzenie. Chcę, żeby w akwarium pojawił się ktoś inny, z kim mógłbym się bawić i kto powiedziałby mi, jakie jest moje prawdziwe imię. Tylko, że chyba jestem zepsuty, bo wcale tego życzenia nie spełniam. Ale wiesz co? Może złote rybki umieją spełniać tylko życzenia innych, a swoje nie. Gdyby tak było, to wystarczy, że ktoś życzyłby sobie tego, czego ja chcę, a wtedy moje życzenie mogłoby się spełnić i już nie byłbym sam. To
Tylko kto mógłby to dla mnie zrobić, jak myślisz? Nikt nie przychodzi mi do głowy. A tobie? Wystarczy, żeby ktoś powiedział: życzę sobie, żeby chuchu, czacza, pstryk nie był już nigdy sam. Tylko kto? Ojejku, może ty zrobisz to dla mnie? Wypowiesz życzenie? Może być po cichutku. Na pewno mi pomożesz. To jak? Spróbujemy? Na raz, dwa, trzy. Ty. Życzenie. Ja? Spełnienie. Dobra? Raz, dwa, trzy. Już. Czuję, że do mnie doszło. Nie spełniłem. Poczułem takie dreszcze na łuskach. Dziękuję. Teraz na pewno przypłynie do mnie ktoś inny. Będziemy się razem bawić. Uciekać przed rekinem, wyobrażać sobie sztorm albo ponure głębiny i wołać do siebie po imieniu. To ja sobie czekam i wyobrażam, jakie jest moje prawdziwe imię. Na pewno będzie ogromne.